Witajcie w Futbolowni. Dzisiejszy odcinek będzie dość specyficzny. Mam specjalnego gościa. Moi goście to zazwyczaj osoby, którym no powiedzmy wiedzie się dość dobrze na dzień dzisiejszy. Prowadzą dość ciekawe życie. Ale jeżeli chodzi o mojego gościa, on również miał bardzo ciekawe życie. Działo się u niego bardzo dużo rzeczy. Jak będziecie mieli okazję usłyszeć, to będziecie pewnie zdziwieni tymi historiami. Jednak życie bywa przewrotne i troszkę się u niego zmieniło. Nie jest tak kolorowo jak zawsze. Moim gościem jest dzisiaj pan Henryk Zakrzewicz, niegdyś jeden z najbogatszych ludzi z Poznania, który można powiedzieć, no chyba oddał swoje życie za Lecha, prawda? Oczywiście. Oczywiście. Lech numer jeden. Witam, panie Henryku. Mówią na pana Luluś, prawda? Skąd w ogóle tak sywa? No kiedyś w tym ścinkciarzami byłem w kasinie i wszedł bamberek taki. W kapeluszu się pomylił i wszedł do tego. Do piekiełka. Ja mówię, zobacz, jaki piękny Luluś wjechał. Się wszyscy śmiali, został Luluś. I dlatego jest Luluś. Co? Jeszcze pan ma ksywę Miranda, tak? Tak, miałem sklep. Taki sklep. Którą pan ksywę woli? Obojętnie. Obojętnie. Każda jest dobra. Z tego co wiadomo, kiedyś podobno był pan drugim Kulczykiem w Poznaniu. Jaki Kulczyk. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Skąd to. Ta cała historia. No jaka historia? No. Co pan robił właśnie? No, byliśmy prywaciarze, my mieliśmy pieniądze. Był taki Łupicki, był Bartkowiak, rzeźnik. No, my nie mieli nic tutaj. Tu nie było nic, żadnego życia, tylko trzy lokale my mieli, nie? No i było zebranie. Był Wituski prezydent, pamiętam. Był tam, nie wiem czy wojewoda, ale ci szefowie z Pajdak. Nie? I zebranie zrobili i był Łazarek, nie? Trener Łazarek, no. I było normalne pytanie, czy chcecie po świecie jeździć z Lechem, bo kolej ma etaty, ale nie ma pieniędzy na piłkarzy. No to my się zgodzili, że my złożymy składkę i pokupujemy. I dał nam 5 nazwisk i to był trener stulecia, nie tak teraz. 5 nazwisk. Pierwszy był Mirek Okoński, musi przyjść z Legii, jeszcze miał rok służby, nie? No, żeby musi wrócić. To był numer jeden. Drugi był Jasiu Kupcewicz, on grał w Olsztynie, potem w Arce. Musi być. Musi być Adamiec, obrońca z Odry Opole. I musi Obleski też z tego, z Tomila w tym Olsztynie. No i my wszystko załatwiali, ale to była drużyna. Ludzie normalni, prezydent był ten od mieszkań z Grunwaldu, on nie żyje już, no, Hołderny. I ci ludzie wszyscy my się zaangażowali, my składki w Polonezie, prywaciarze, wszystko my składali się, żeby to, pierwszego my o konia ściągli, no, to Kazio Górski nam pomógł, no, pojechaliśmy do Warszawy, no, i poszedł do generała, ja pamiętam, Huszcza się nazywał, no, i Kazio poszedł i mówi, że przyjechali z Poznania, chcą go z powrotem, a on co na to powie, a Kazio Górski mówi, z niewolnika nikt nie będzie zawodnika. I go no spuścił. On chciał wrócić, nie? Ja, zawsze. Chciał wrócić, no jak? No bo wojsko, nie? Jeszcze rok czasu. A to co? Pan wyłożył pieniądze na to, nie, tak? Nie, my się złożyli, wszyscy tam. No, jestem w szoku, bo znaczy dzisiaj pewnie każdy by był w szoku, bo prywatne pieniądze, prywatne osoby kupują zawodników. Na dzisiaj to w ogóle nie do pomyślenia. Pan sobie przychodzi, kupuje Mirka Okońskiego zawodnika, tak jak w dzisiejszych czasach by sobie ktoś przyszedł i... No byli inni ludzie, no. Dzisiaj każdy na pieniądz, nie wiem o co chodzi. Ale to chyba w ogóle nie o to też chodziło, żeby kupować sobie tam zaufanie klubu, ale chyba chodziło o miłość do tego ale klubu. Ja. No i on grał i wystrzelał bramki i wygrywał mecze, no Mirek. No. Mirek był taki zawodnik, że obojętnie gdzie by grał, czy w Legii, czy w Lechu, to tam gdzie Mirek grał, tam było zwycięstwo. A skąd pan miał pieniądze na takie zakupy? No jak mieli? Co pan robił? Prywacizny my mieli. No miałem sklepy, krawiectwo, no. Ja słyszałem, że pan w ogóle miał pierwszego Mercedesa w Poznaniu. No jak? Mercedesa pierwszego, jak? No bo inny czas jak teraz. Trochę się żyło wtedy. Ale jak? No. A nie żałuje pan swoich decyzji, jeżeli chodzi o... Przeżycie się liczy, a nie tam życie, nie? Warto było się poświęcić dla piłki. No byliśmy wszędzie, no z Bilbao byłem, wszędzie byłem, gdzie Lech był, no. I byli inni ludzie, no o nas dbali, no. I szanowali nas, no.
A co pan zwiedził jeszcze? Taki Hilary Nowak, to był tak poukładany zespół, że nie było tak jak teraz, że każdy miał swoje miejsce w szeregu. U niego nie było. Czy był obojętnie kto 10 minut każdemu przeznaczał i musiałeś być, bo jak nie byłeś, to już cię nie przyjął. No, czy Okoński, czy ja, czy coś tego. Poukładany jak szwajcarski zegarek. Nie ma takich ludzi teraz. Bałagany, no. Ale ludzie muszą być. Tak przykładowo, tylko się nadają ludzie na, jako dyrektor, czy nie. Obojętnie w piłce, to musi być z piłki, nazwisko. Tak jak przykładowo Sieja, taki nie, prezes tego miliardera. Nie? No, no przecież oni w Niemach zrobili wielki futbol. Sieja i ten, i Ćwitalski. Ale zatrudnili Mroczoszka, byłego kierownika Lecha. I on rządził. On decyzje wszystko, oni tylko pieniądze dawali. Tak samo jak w Grodzisku Drzymała. Kopę Jurka zatrudnił Pfeiffera. I oni rządzili. On tylko pieniądze dawał. No. A nie może być tak, że jakiś tam ekonomista coś w piłce tego. To nie ma. Czyli za pieniądze? No jak musi być fachowiec. No. Od piłki nożyc, co ma w palcu jednym piłkę. No. Bo tak nie będzie dobrze nigdy. No. No, tak jak pan mówił, miał pan okazję trochę świata zwiedzić, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Z Lechem pan wiele jeździł, poznał pan pewnie trenerów, piłkarzy. Ale jak, wszystkich. No. Kogo tam pan jeszcze znanego? Ja wszystkich znam. No i Polsce. No. A z tych zagranicznych miał pan okazję poznać trenerów, piłkarzy? Z zagranicznych, ja tylko z Lechem byłem w tym. Wszędzie, gdzie wyjechał. No ja gdzie byłem? W Liverpoolu, w Bilbao, w Atenach, no, Olimpico z Marsylia, tam gdzie Lech grał wielkie mecze. A taka najfajniejsza historia z tych wyjazdów? Jak? Z wyjazdów? Co pan tam na tych wyjazdach? Już nie wiem, tylko do ty. O, San Sebastian. Aha, no tak, no dobra, tą historię sobie oszczędziłem. No tak, historię sobie oszczędziłem. Wszędzie było wesoło. Wszędzie, o, działo się. No i Lech grał w Atenach, żeśmy z Panathinaikosem 2-1, piękny mecz. No, rozegrali. Gdzie dzisiaj? No. A z tą Marsylią, ten mecz? No to był sprzedany, tam to tam puścili, to był najbogatszy ten, tak jak Kulczyk, najbogatszy Tapi się nazywał. Tapie, no. No, Tapi, no. On, no tam pomataczony mecz, dobra jest. Nie było szansy. No, ale... Czemu, teraz na Lecha pan chodzi? No chodzę. Chodzi pan. Cały czas. Cały chodzę. Czas. Pan się utożsamia z tą drużyną? Ale ja, to jest moje życie. Ale jeżeli chodzi o tych zawodników teraz, którzy są, bo to jest znaczna różnica, prawda? Bardzo smutni chodzą, nie wiem, młodzi, ale bez wesołości. Tam dwóch się śmieje tylko. Tralka i ten Budka. A resztę to chodzi jakby, nie wiem co to jest tam. No pana można praktycznie codziennie pod stadionem spotkać. Czasy już się zmieniły, a pan cały czas, drużyna się zmienia, trenerzy się zmieniają, a pan cały czas... Cały czas jest. Kiedyś, mi to się wydaje, że kiedyś to bardziej piłkarzom zależało, żeby się obracać w pana towarzystwie, nie? W ogóle, było inne życie, teraz się wszystko zmienia. No, nie wiem co ludzie robią. Mi się wydaje, że Pan Bóg stworzył świat i ludzi, a szatan przejął pieniądze i lotają za pieniędzmi. Bo ja widzę, co się dzieje. No, no pan kiedyś też ten pieniądz panu umożliwił... Ale gdzie? Ja byłem szeroko stosunkowo. Szeroko. Szeroko. Ja na co, tak jak Frank Sinatra śpiewał. Żyłem co jak chciałem. Tak, i przebój był. No. Czyli świetne życie, no. Świetne życie my mieli. My mieli drużynę, był taki Bartkowiak, Łupicki, Jurek, o. I my walczyli, my w trójkę to wszystko działali, a wszyscy nam pomagali, tych prywatnych, no. A słyszałem też ciekawe historie, bo przez wiele lat, które działy się przed które się działy w ogóle przed meczami Lecha. Słyszałem, że pan spijał piłkarzy, drużyny przeciwnej. Nie pija. No my zrobili numer taki z tym, Stali Mielec, nie? No. Ugościli my, Szarmak był, lato nie przyszedł, Szarmak tego, my ich upili, nie? No ale my się nacięli strasznie. Szarmak o 5 rano, piekiełko było przedłużone, kabanosy przywiezione przez Bartkowiaka. Przywiezione, dziewczyny tańczyły i co? I na warcie grali i my przyjechali z Łupickim, a tutaj 2-0, Szarmak strzelił bramę, no taki by mieli efekt.
Teraz to piłkarze już nie mają takiego zdrowia chyba, co? No i on to samo robił. No. Tak mówi, hura, czym lepszy mówi, hura, lepiej grał. No. Nie do wyobrażenia, nie? Piąte rano wstaje. No ja, i dwie bramki, o 12 mecz. To jest, nie? Zdrowie, nie? No. A któryś z piłkarzy jeszcze tak, których piłkarzy pan podziwia teraz w dzisiejszych czasach najbardziej? Takich, które przypominają panu tych starych zawodników. Kto ma takie największe szanse z tych polskich, żeby stać się takimi legendami? Ojej, mi się wydaje, że ten, że Lewandowski, to jest poukładany piłkarz, to jest normalny człowiek. Pan miał okazję go poznać, nie? Ja go kochałem, no. Ja wiedziałem, że on zrobi karierę. Bardzo inteligentny, kultura wielka, no. Ktoś jeszcze z tych takich, pan śledzi ogólnie oprócz kolejorza? Leszko, nasza żabka, ja, to też jest wichurka. No. Trochę gra. Właśnie ciekawe, dużo ciekawych historii pan zna z tymi meczami. Na pewno w tamtych czasach no też były co najmniej dziwne mecze, które pewnie były podejrzane. Jakaś temat, nie wiem, korupcji się przewijał pewnie przez te mecze. Pan zna tę historię. Można powiedzieć, że jakiejś korupcji, bo my mamy w genach, wszyscy Polacy korupcję. Żeby nie rodzice nie dawali Niemcom, Ruskom, to by my nie żyli. No, my mówimy w genach wszyscy. A pan widział te dziwne sytuacje, jakieś mecze, dogadywanie się drużyn? Dogadywanie, jakie my pierwszego mistrza zdobyli, to nam sprzedali. Puścili mecz za zasługi, bo Lech to jest wielka drużyna. Była taki mecz w 57 roku, gdzie Gwardia Warszawa, Moczar, to była... Wszyscy się bali, tak Stalina go. I on miał drużynę Gwardię Warszawa. A Lech spadał. Bo mu pozabierali wszystkich do wojska, nie miał kim grać. I spadał, i jechał do nich. I Moczar zrobił na nowym stadionie, jeszcze nieprzygotowanym, na tym, jak to dziesięciolecia. No. Na Pałacu Kultury był ten napis, witamy mistrza. I pojechali pociągiem, Lech Anioła zobaczył to, wróbel, to wszystko. Zrobimy im przykrość, zrobimy, jak zaczęli grać, deszcz padł i wygrali 1-0. Stefaniszyn, oni mieli reprezentantów. Stefaniszyn w bramie, Teoń strzelił bramę i dowieźli. I Górnik zdobył. No, jak my pojechali z Łupickiem, to prezes, to jak nas zobaczył, no to tam nie miał szans, bo widzę, by wygrał ten. Bo oni grali u siebie z tym, Zagłębiem. No tak. Ale prezes Kowalski ten mecz pamiętał. To jakby my, mówi jakby Poznania, jak to by go utopili w wódce i w piwie, jak oni zdobyli, no. Tak zrobił Lech. Lech to jest wielka drużyna. Taki Moczar musiał wszystko odwołać. Tam były przyjęcia Pałacu Kultury. Lech zrobił taki numer, że dostali kota. I jak wracali, to bezpieka otwierała drzwi, bo oni mieli wolne, nie? Że mają przyjść do roboty. No, tylko mogli ich tak ukarać, bo to jest sport. Taki jest Lech wielki. O. No inne czasy zupełnie. Inne. No i nas szanowali tam. A pan ma jeszcze kontakty z tymi piłkarzami? Chyba z Mirkiem Okońskim jeszcze pan dobrze trzyma, nie? Z Mirusiem tak. A słyszałem jeszcze historię taką, nie wiem na ile to prawda, że pan podobno Mirka zamykał w pociągu czy gdzieś, żeby go nie sprzedać, tak? Jak to było z tym? Nie, no to go by wieźli, bo chcieli go, pogoń go chciała wziąć, no to go do tego gdzieś tam nawieźli. Ale to klub zrobił, to nie ja. No. Do tego, Wągrowca, nie? I nie chcieli go sprzedać? Nie, no bo chcieli go wziąć, pogoń, no. To były cuda, zupełnie inne jak teraz, no. A czego pan by sobie życzył, jeżeli chodzi o siebie? Chciałby pan coś zmienić, jeżeli chodzi o klub, o nie wiem, jakieś takie swoje... Żeby wreszcie nie przestali sprzedawać, tylko niech dołożą pieniądze. Bo to jest tak hodowla, tak rośliny, nie? Trzeba włożyć, a nie roślinki ucinać, no. To jest tak ogrodnictwo. Trzeba dać, wsadzić, a nie tylko sprzedać i tego, żeby dołożyć pieniądze, żeby wreszcie ten klub istniał, no.
A jeszcze słyszałem taką historię jedną na temat, jak Piotrek Świerczewski jeszcze tu grał, że panów Malucha kupował. To jak wielki... z Piotrkiem właśnie? Proszę? Jak z Piotrkiem to było? Tak? Ale jak, to był wielki gość, tu tam takiego nie będzie, to było panisko, no. Nie było w ten czas w ogóle pieniędzy w klubie, on rządził, no i zdobyli puchar, o, z Michniewiczem. No i nie było nazwisk, no, był ten, no Świercz to był, Rejs był. No, żadnych wielkich nazw. Pan jeszcze, wtedy, pan jeszcze no. wtedy działał w klubie, czy jak to było? No ja nie działałem, to się, ja nie działałem. Piotrek panu Malucha kupił? Ale o co ja... to chodziło z tym Maluchem? No te, żeby bodził tego, nawrocika, bo miał kontuzję. Aha. Ale tak nieszczęśliwie, że jedną trasę zrobiłem i zabrali na złom. To z bombami było. To. Czyli historia tak, też... Historia poszła tam. Był Maluch i nie ma Malucha, ale nic nie mówił mi. No, nie było problemu. Ale dieta. Nie. A jak, było, jak panu się współpracował przez tyle lat z tyloma trenerami? W sensie, no, których pan trenerów dobrze wspominał? No bo pan tych trochę trenerów przeżył, nie? Jak było na przykład, nie wiem, no Smuda był tutaj przecież trenerem. Było tych trochę, a ten Bakero, jak to było? Ale dieta, to było nieporozumienie. Ten Bakero nie wiedział, o co chodzi. Najlepszy mi się wydaje, no tak został tym, nie? To był Łazarek jednak, miał swoje zdanie. Konkretny, mi się podobał Łazarek, no. Był taki mecz, my, w tym roku właśnie, co my działali z Salonką, my pojechali do Wisły i my dostali 6, bo my chcieli go zwolnić, nie? Przyjechali my tu z Poloneza, wszystkie sponsorzy i atak na tego, nie? A my zobaczyli, jak oni wychodzą z lasu w południe. Ja myślę, że to są górnicy, tak im dał kość. Nie wiem, co oni to w tym lesie. Łazarek? Do wieczora. Do środkomania, kto nie trafił na Wojewódzkich Końskich, wszyscy pompki robili. Masakrę zrobił z nich. No, a dzisiaj przegrywają mecz, mają 3 dni wolnego. 3 dni wolnego, nie? Wiem, nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim. No. No, bo jak w stosunku do tamtych czasów kiedyś trzeba było zapieprzać, nie? Ale jak? No, bo był trener prawdziwy. Głaskał, bił, kot, katował i były wyniki. No. Bo taki musi być człowiek, no, a nie, że coś zrobi źle, tak jak dzieci. To musi być ukarany. Mam rację? No. A z Frankiem Smudą jak było? No bo on tu w końcu był Lewandowski, był Peszko, przecież ekipę miał dobrą, nie? Wiesz, właśnie tak jak Łazarek. To jest drugi trener dla mnie. Tak jest, krótko jechał, strasznie. Nie było tam chyba gadania, ale nie? Gdzie tam? Krótko jechał, taki musi być trener. W pucharach dużo dobrze grali, nie? Puchary były dobre, ale tam chyba no, zabrakło czegoś. Jak było, można było takiego Stylicza, no to dla mnie po... No nie wiem, ale Okoński, Stylicz, dla mnie numer 2. Okoń i Stylicz, tak? Dla mnie. No to był Paganini, piłki, tak jak Okoń. No, ja ich za darmo dali, no przecież ludzie. No. No. Trochę szkoda. No szkoda, no ja. No on to wszystko wrzucał. No tak, Jasiu Kupcewicz, Janiu Miłoszewicz. No to takich ludzi nie można sprzedawać za darmo, nie? No tych zawodników trochę się też przetoczyło, nie? No, przetoczyło się, no to jest... A jaki pan ma stosunek do tych zagranicznych, co przychodzą? Bo teraz się dużo sprowadza zagranicznych. Kiedy tak nie było też, nie? Że było aż tylu polskich... Większość na polskich zawodnikach się opierała drużyny. Wiadomo, też inne czasy, nie? To samo bym zrobił. Na Polskę. Kupiłby pan? Ale w życiu nic. Polskie zawodnicy są najlepsi tam dla mnie. Ja tam nie widzę. No, są wyjątki, nie? Takie jak Stylicz był, czy Arboreda, ale resztę to tam... To dla... Nie. Jakby pan miał kasę, teraz ale dalej tam, inwestowałby pan? Jeden za, tu tylko polska zawodnicy. Dalej by pan w Lecha wszystko zainwestował? A jak? A po co? No, no tylko Lecha. No. Całe pieniądze? Wszystkie. Lech to jest nasze życie. No. Czyli pan nic nie żałuje cały czas? Nic nie żałuję. No takich kibiców to już chyba nie ma, nie? Nie wiem, czy są. Co? Są kibice, sądzę, że są tacy kibice, co oddają swoje serce praktycznie przy każdym klubie takim polskim, gdzieś tam się kręci taka osoba, nie? Ale pan miał możliwości, pan sobie z tego skorzystał, to chyba jest... Ja skorzystałem, nie żałuję, na wszystkich stadionach w Polsce byłem i na zachodzie, gdzie Lech był, tam byłem. I to jest moja satysfakcja, nic więcej. A jakby pan mógł jeszcze tak powiedzieć dla tych młodych piłkarzy, takie kilka zdań, takich można powiedzieć, które... dałyby im do myślenia, co nie należy robić, a co należy zrobić, żeby faktycznie jakieś tam coś osiągnąć w tej karierze. Pan ma jakieś na to zdanie? Jakie zdanie mam? Żeby łba nie unosili, jak jeszcze nic nie osiągnęli, chodzili po ziemię i się śmiać, a nie chodzić smutny, nie wiem o co chodzi im tym młodym.
No. I praca, i jeszcze raz praca. Dużo się uczyć. No. Mi dużo właśnie... Zostawiać trzeba, jeszcze po treningach, tak kiedyś na Dębcu, zostawali, bramkarza kupowali, strzelali, uczyli się, a dzisiaj oni, samochód pierwszy już jedzie do browaru, tu, no i się pokazywać. Praca, jeszcze raz praca do młodych. No. Trochę się tym młodym też przewróciło w głowach, nie? No od ja, pieniędzy. No ja, no. No bo... Pieniądze duże, no. A wtedy jak, wtedy jak piłkarze zarabiali? No grosze, no. Ale grali lepiej. Szczęśliwi byli, grali dla kibica, no. A dzisiaj? Ja nie wiem, gdzie są ci rodzice, no. Bo tak jakby nie ustatkować jednego z drugiego, nie? No. A pili mocno piłkarze wtedy? No pili, balowali, tańczyli, śpiewali. No bo tych historii przecież jest dużo, nie? Gdzie się przecież nie przeczyta, to że piłkarze w tamtych czasach, czytałem książkę Iwana, czytałem Andrzeja, wielu tam zawodników i wtedy się piło, a piłkarze grali, wchodzili na drugi dzień i grali, nie? No tańczyli, śpiewali, grali dla tego i wszystko było w porządku. Na drugi dzień się i nie było żadnych kontuzji, takie anioła, to przecież ani kontuzji nie miał. Dzisiaj co chwilę coś jest skontuzjowany, no to nie wiem, co to są za, no, wszystko ze szklanki zrobione, nie? To może powinni pić. Co? Bo, no, mi się wydaje. No bo nie piją i jest gorzej. To jest gorzej, nie wiem, co to jest. Dobra, dziękuję panie Henryku za ten wywiad. Bardzo miło, że dał nam pan chwilę, żebyśmy sobie porozmawiali. Niesamowite historie, jeżeli chodzi o to, co pan tutaj opowiada, bo ciężko teraz usłyszeć od kogoś z dawnych czasów takie fajne historie. Na pewno wielu z was zaskoczył dzisiejszy gość, ale mam nadzieję, że też jesteście zdziwieni tymi historiami, które tutaj usłyszeliście. Ja myślę, że nie tylko w Poznaniu są tacy ludzie, bo przy każdym większym bądź mniejszym klubie można spotkać ludzi, którzy oddali całe swoje serce za klub. I to nie tylko chodzi o Lech Poznań, na pewno każda drużyna w Polsce gdzieś tam ma swoich właśnie takich wiernych lulusiów, można powiedzieć. Czasem warto posłuchać też te starsze osoby, które niekoniecznie są na świeczniku, niekoniecznie są w telewizji. Zapraszam was do kolejnych odcinków, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Subskrybujcie, lajkujcie kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.